Zrobię wam mały review za 130 zł na 42 piętrze. Tutaj mamy łazienkę. Normalna łazienka, kibelek, prysznic. Potem mamy taką kuchnię, można powiedzieć, z jadalnią. Telewizor, kanapa, jest oczywiście Wi-Fi i aneks kuchenny z lodówką działającą. Tak, jest fajnie, możecie sobie ryż, możecie sobie ugotować. No ogólnie 130 zł to nie jest majątek. No i sypialnia. Sypialnia ma się tak. I wyjdziemy sobie, zobaczmy sobie, jak to wygląda na zewnątrz. A widok, o, mam ci nawet pralkę. A widok mamy taki. Manila Bay. Widok z okna. Jesteśmy w Malate. Ogólnie im Malate for me jest lepsze niż Makati. Też troszeczkę tańsze na pewno. A tam mamy lotnisko i tak naprawdę z Makati i Malate jest taki sam dystans mniej więcej do lotniska, bo to też jest bardzo ważne, jak będziecie przyjeżdżacie na krótki okres, żeby to nie było gdzieś daleko, że będziecie godzinę jechać na lotnisko. Tam jest wesołe miasteczko. Nie wiem, czy widać. A tutaj macie zoo. Filipińskie zoo. Nie byłem w nim nigdy. Może się jutro przejdę. A tam widzę, że będzie powstawało coś bardzo dużego. Jakiś duży budynek. Może supermarket. A ogólnie oni tutaj w Manili mają rozmach. A, tu chyba jest szpital. Tak mi się wydaje. Udało mi się zameldować wcześniej godzinę, więc jestem ogólnie szczęśliwy. Dzisiaj sobie pozwiedzamy, dzisiaj jutro Malatę, bo pojutrze wracam na Cebu do żony. Okej, no nie jest to jakieś super fajne takie mieszkania. W tym Biemarsie mi się bardziej podobało. Ale za 130 zł w dobrym miejscu, z w miarę dobrym widokiem, gdzie dystans tak naprawdę pieszy jest do wszystkich klubów, to nie jest zła cena, mi się wydaje. I też na Starówkę stąd macie zoo, no i ten Sea World, o, jakoś tak to się nazywa. Idziemy sobie teraz na Malatę, do jednego z moli, do Robinsona tutaj. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj w Malatę już się pojawiły tricykle, gdzie w Makati nie ma ich w ogóle. Tak. Ogólnie jest druga po południu, 14. I jest pusto na mieście. Ale tak tutaj wygląda. Trochę niższe budynki niż Makati. Mniej ludzi. I też przez to są tricykle, prawda? Tylko że jest mniej samochodów, to jest, można powiedzieć, więcej miejsca na tricykle. O, nawet rowerowe tricykle są. Pięknie. Jakiś kolejny opuszczony budynek. Wygląda jakby zaraz miał runąć, bym powiedział. O, i nasze kochane jeepneye. Ale one palą, kurde, jak smoki. Nigdy nie zrozumiem, jak oni dochodzą, który kabel jest od czego. Bo to jest tak, że jak się jeden popsuje, to kładą nowy, a starego nie zdejmują. Widzicie te kable? Tak samo jak w Tajlandii. Moje kondominium jest 15-20 minut pieszo od Robinsona. Ja mam 10 minut od tych wszystkich dyskotek i klubów, gdzie można się pobawić w Malatę. Ogólnie w Manili jest troszeczkę chłodniej, wydaje mi się, niż na Cebu.
Pewnie dlatego, że jest Manila jest na północ od Cebu, ale to nie jest duży dystans, to jest 500 km. W linii prostej jakoś tak. Wóz strażacki. Przejścia brak. Ale z tymi chodnikami dobrze w ogóle tutaj są jako takie. No i zwłaszcza w Malatę widać ludzi bezdomnych na ulicy śpią. Nie będę wam tego pokazywał, ale tak, tutaj to bardzo widać. Makaty nie pozwalają na takie rzeczy, a w Malatę to jest bardzo, bardzo częste, prawda? Pod 7-Eleven śpią na kartonach. Przed chwilą widziałem takie dwa prowizory... na chodniku dwa prowizoryczne szałasy, że tak powiem. Można powiedzieć, że to jest biedniejsza dzielnica niż Makati. I oczywiście kluby. Teraz pozamykane, ale wieczorami tu jest głośna muzyka wszędzie. Popatrzy, jak ludzie śpią na chodnikach, gdzie popadnie. No bieda jest po prostu ogromna. A zaraz za rogiem zobaczycie sobie, jest mall, gdzie iPhone'a i wszystko możecie kupić bez problemu, jak macie pieniądze. A tutaj jest Uncle John's, to jest coś takiego jak 7-Eleven. Słuchajcie, znowu wylądowałem w tajskiej restauracji. Mai Tai na drugim piętrze w Robinsonie w Malatę. I zamówiłem sobie moje red curry chicken. Zobaczcie, jak to wygląda tutaj. Jest to bardzo, bardzo duży mall. Później się przejdę, zobaczę, co tutaj jest. A, ta restauracja, gdy chcieli tajskie jedzenie, dałem wam, jak wygląda, jak przyniosą. Jest na drugim piętrze. Zaraz po wejściu po schodach się pojawia Mai Tai. Moje jedzenie przyszło. No tak. Ale same miejsce powiem wam, że mu zachwyca, bo jesteśmy niby w molu na drugim piętrze, a latają myszy i chodzą mrówki po stole. Więc zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało zaraz. Kolejny raz tajskie żarcie na Filipinach nie smakuje jak w Tajlandii. Na razie siargało wygrywa, jeśli chodzi o smak tajskiego żarcia na Filipinach. Tak jak mówiłem, trzeci świat. Tutaj możecie kupić sobie iPhone'a, Samsunga, wszystko najnowsze, a za rogiem ludzie śpią na kartonach. Zobaczcie, jak to wygląda. Słuchajcie, dorwali mnie. A im muszę kupić, kupuję właśnie obudowę. Thank you so much, have a nice Thank day. You. You can say hi to my blog. Hi, my followers. Thank you. My followers. Dorwali mnie po 5 minutach w molu. Mam obudowę dla Jenny do nowego telefonu, bo sobie oczywiście popsuła. Ale strasznie drogie to są. Jest droższy o jakieś 100% tak naprawdę. Porównałem do Polski. Nie mogę przebywać w jednym miejscu za długo, bo się kolejka ustawia. Ja już wyszedłem z mola i udaję się w kierunku hotelu, ale powiem wam, że to jest straszne.
dzieci 2-3-letnie biegające nago i żebrzące na ulicach Malaty. To jest naprawdę, nie będę wam tego pokazywał, ale już to widziałem wcześniej, ale tutaj to jest bardzo, bardzo widoczne. Nie ma, czy na prowincji tak nie ma. Tutaj normalnie, dosłownie 2-3-letnie dzieci już zaczną chodzić i żebrzą od obcokrajowców pieniądze, prawda? Życie ma dużo mniejsze znaczenie. Oczywiście są kraje, gdzie jest jeszcze mniejsze znaczenie ma, ale na Filipinach, gdzie jest 120 milionów ludzi, a kraj jest wielkości Polski, ulica ruchliwa, dzieci ile? 3 lat. Biegają same szeparo. Nikt ich nie pilnuje. Dzień dobry. Słuchajcie, mamy nowy dzień. To już mój 6 dzień tak naprawdę w Manili. I postanowiłem stąd uciekać. Miałem zostać jeszcze jedną noc, ale tutaj w tygodniu się nic nie dzieje. I jeśli we wcześniejszym blogu wam mówiłem, że Malata jest ok, to nie jest prawda. Nie polecam Manila, Malatę nikomu. Zostało przejęte przez Koreańczyków. Jest tragedia. Ludzie i dzieci śpiące na ulicach. Szczury biegające po prostu wszędzie. Chodzisz po chodniku i chodzisz normalnie po prusakach. Kurde, kakroczach, prawda? Jest to, jeden wielki syf. Jeśli chodzi o kluby, to w ogóle poszliśmy do jednego klubu wczoraj i nie mogliśmy się napić drinka, jeśli nie zapłaciliśmy 2,5 tysiąca peso za stolik. Koreański klub. Kolejny klub, gdzie przed tą najbardziej znaną chorobą tutaj byłem wiele razy i było naprawdę fajnie. Kolejny klub, totalna klapa. Możesz posłuchać muzyki na żywo. Ceny są ok. Zjadłem spaghetti za 480 peso albo 460, czyli jakieś 40 zł. Ale to była taka porcja jak dla dwóch osób co najmniej. Po prostu nawet całej nie zjadłem tak naprawdę. Gigantyczny talerz spaghetti i no, okej, jak na filipińskie warunki to bardzo dobre, prawda? Michał Forsaken też był ze mną, jadł akurat jakieś tajskie, indyjskie danie i też chyba nie narzekał, przynajmniej nic nie powiedział. Ale nie, jeśli macie wybierać, no to polecam tak naprawdę weekend i Makati. Tutaj, jeśli chcecie przyjechać, lepiej przyjechać do Makati i stamtąd sobie wziąć taksówkę na przykład do Fortu Santiago, do Manila Ocean Park, więc Intramuros, Fort Santiago, to jest w tym samym miejscu tak naprawdę, czyli taka starówka Intramuros i Ocean Park w Manili. To są trzy rzeczy, które są blisko z Malatę. Jak chcecie pójść na jakieś zakupy, no to oczywiście macie Robinsona w Malatę, który jest gigantyczny, tak jak widzieliście na wideo wcześniej. I poza tym nic. Przynajmniej nic, co bym polecił. Chyba, że chcecie KTV, karaoke, bary, które tak naprawdę są gogo klubami. I tego jest tutaj multum. Nie wchodziłem, nie pytałem się o ceny, ale sprawdzaliśmy ceny w Makati. No to w Makati po prostu usiadłem, jak usłyszałem ceny, bo za zabranie z klubu od 3900 peso do 7700? No kurwa, nie idźcie tam. Sprzedawanie ludzi. Nie polecam. Naprawdę. Najpierw pójść sobie do normalnego baru na piwko. No i co? I zmieniłem swój lot. Kupiłem bilet na dzisiaj do Cebu za dosłownie 5 godzin. Mam lot i wracam do Cebu i jutro jedziemy już do Tumaguete. Takie szybka zmiana, która mi kosztowała 4400 peso więcej. No ale to jest ile tam? 350 zł. Nie ma tragedii. Jak potrzebujesz szybko się przemieścić. No i już tak naprawdę jutro z rana jedziemy do Dumaguete. No i tutaj będzie haczyk, słuchajcie. Ponieważ, nie wiem czy wcześniej mówiłem w blogu, Jerlin zapomniała swojego karty pobytu. Ale mamy akt małżeństwa i według wszystkich informacji, które czytałem na stronie, jeśli udowodnisz linii lotniczej, że masz prawo wjechać do danego kraju, nawet jak nie masz wizy, czyli to jest wiza, karta pobytu, albo na przykład związek małżeński z obywatelem Polski, Unii Europejskiej. A takie coś mamy. I to nawet w języku angielskim, bo tutaj na Filipinach najczęściej jest dwujęzyczne, prawda? A głównie w ogóle jest po angielsku większość informacji na dokumencie.
więc oby nas wpuścili do tego samolotu, bo Straż Graniczna powiedziała, że nie będzie z tym problemu w Polsce. To już wiem, ale problem tylko może być, żeby tam się dostać. Mamy plan B, który będzie kosztował bardzo dużo pieniędzy, żeby wrócić do Polski, ale to się okaże za dosłownie tydzień. Idziemy na siłownię i na basen tutaj na 8 piętrze w tym kondominium. Taki spokojny, że można nawet pływać z 20-25 metrów ma. Lubię takie długie baseny, bo można sobie normalnie popływać. A tutaj z najwyższego punktu macie widok. To jeszcze zobaczymy siłownię. Tutaj wygląda. Ok, z jednej strony macie basen, a z drugiej macie siłownię. I zobaczmy. Function room, to chyba będzie to. Tu macie plac zabaw, taki dla dzieci. Takie fajne. Ja ciemno, nie wiem czy... A? A, upstair. Ok, I'm looking at the playground. Ok, siłownia jest po schodkach na górze. Patrzcie, macie teatr. Macie game room. O, tam jest siłownia. Fajnie to wygląda. I te kurcze, jakbyśmy na drodze byli. No i tak, siłownia średnio zaopatrzona. Mamy wyłączoną klimatyzację, mamy Life Fitness zestawik. Nie jest zły, no Life Fitness to bardzo dobra firma. Prawda? Maszyna tutaj na klatkę. Płaska skos. Mamy na plecy. Widać, że stare. Mamy nogi. Kurde. Life Fitness wszystko. Hantle. Chyba mało kto korzysta. Kurde, budynek ma ponad 50 pięter i żeby nikogo na siłowni nie było. Największy hantel 25 kg. Nie spodziewałem się niczego lepszego. W gramacji jest dużo lepsze. Ale to nadal cardio dla kobiet możesz zrobić. Trening no jakiś zrobisz. No dobra, chodź. Jest, bo jest. Idę do McDonalda tutaj obok. Zjemy jakieś śniadanko. Uciekam stąd. Uciekam jak najszybciej z Manini. Mam totalnie dosyć. Już po 5 dniach. To co wczoraj widziałem wieczorem w ciągu dnia. Nie. Tutaj macie taki budynek, w ogóle 50 parę pięter, basen, wszystko, wychodzicie, a tam bezdomne dzieci 3-letnie biegają i żebrzą pieniądze. Słuchajcie, to jest mój budynek, w którym przed chwilą byliśmy. O, tak ładnie wygląda. A ja jestem na stacji Shella. Jak zobaczycie sobie cenę paliwa, no to 61 peso za litra diesla i 63... Gazolina, full serf, but V-Power już 72. Znaczy jakieś 5 zł, prawda? Niecałe 5 zł za V-Power 5,5 zł gdzieś tak. A my jesteśmy w McDonaldzie. Zamówiłem swojego potrójnego burgera z frytkami. Teraz idziemy, dużo było ludzi, dlatego nie jem tam. Słuchajcie, z jednej strony syf, ubóstwo i ludzie śpią na ulicy, ale z drugiej strony przed chwilą bezdomny wszedł do McDonalda z pustą butelką i obsługa mu nalała normalnie wody do picia. Podejrzewam, że w Polsce jakbym wszedł z butelką i wyglądał jak bezdomny, to nikt by mnie nawet nie wpuścił do McDonalda. A tutaj ludzie sobie pomagają, ale miasta są po prostu okropne. No, czasami brak mi słów. Centrum Manili, zobaczcie jak te kable na przykład wyglądają. Takie wszystko. Przejdziemy sobie ulicą, będziecie mogli zobaczyć kawałek od McDonalda do hotelu. Mole, wszystko. Tutaj macie jakieś restauracje miejscowe. Ja się boję jeść tutaj. Jak widziałem wczoraj jakieś szczury biegają i wszystko. Apteka, TGP. Znaleźć, no, możecie sobie zjeść.
I 7-Eleven, gdzie możecie kupić wszystko pewnie. Ten znowu Fortaner. Ale fajnie, że pod fotelem są świeże owoce. Pewnie przepłacone ceny, ale są. Idziemy na śniadanie. Słuchajcie, uciekam z Manieli. Tam Kati jest straszna odpowiedź. Wracam do WCB-u. Zmieniłem, przebukowałem swój lot. Tylko się tutaj wymelduję i ciekam. No to jest ok, ale miejsce no raczej na jeden dzień, prawda? Żeby zwiedzić sobie piękna moro, czy tam dwie nocy. Praktycznie nie ma miejsca, gdzie usiąść, więc co druga osoba siedzi na podłodze. Jak w Stanach, jak pamiętam, kiedyś byłem. Tam jest to normalne. Średnia cena biletu to jest, jak tak z dnia na dzień kupujecie, to jest jakieś 253 zł, więc to nie jest jakoś tam dużo. Jak na lot z Cebu do Manili. Ale w promocji normalnie możecie znaleźć latali. Rekordziści latali za kilka złotych z Manili do Dubaju, z Cebu do Dubaju. Tak jak słyszałem. Mam nocny lot, wylatujemy o 18, jesteśmy na miejscu około godziny 20. Gdzieś godzinę 45 minut lotu. Akurat trafiłem na zachód słońca. Słuchajcie, tutaj macie cennik taksówek. W zależności od koloru, biała albo żółta. Widzicie różnicę? Prawie dwa razy droższa jest żółta. Ale w białej prawie dwa razy częściej oszukują. No i na białą trzeba trochę dłużej poczekać. O, według tego co mówi GPS, jakieś 25 minut jazdy, korków nie ma, jest godzina 20, przespałem całą drogę, więc jestem świeżo wypoczęty. Słuchajcie, przyjechałem, już wróciłem do hotelu, jesteśmy, Jerlin, ja i Matt, oczywiście pełny wachlarz. Mam Kesia! I czeka na mnie jedzenie, o zobaczcie się, kurczaczek i na sal, this what I love. And I eat and this vlog I think finish. Tomorrow, after half hour arrive the pickup in our car. Przyjeżdża nasz samochód, a jutro z rana jedziemy do Demogorgon. Everything dirty, yes. Oh. Hello. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym vlogu. Good night.